Kościół i parafia w Katowicach zostały zamknięte do odwołania, wszystko przez koronawirusa, który został wykryty u jednego z duchownych. Księża z proboszcza przekazali informacje za pomocą mediów społecznościowych, kapłani wystosowali do wiernych oficjalny komunikat w tej sprawie. Kościół w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w katowickiej dzielnicy Murcki został zamknięty do odwołania, wszystko przez potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u jednego z duchownych sprawujących posługę w świątyni. Kapłani z proboszcza przekazali informacje wiernym w oficjalnym komunikacie. Kościół i parafia PW. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach zostały zamknięte z powodu koronawirusa. Wierni katolicy z katowickiej dzielnicy Murcki mają powody do niepokoju. Kościół i parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa zostały zamknięte do odwołania, informacje przekazali kapłani z proboszcza. U jednego z księży potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Drodzy parafianie! W związku z zarażeniem COVID-19 w porozumieniu z Kurią Metropolitalną w Katowicach, została podjęta z dniem 02. 05.2020 decyzja o zamknięciu dla wiernych Kościoła i proboszcza, aż do odwołania. Msze święte w zamówionych intencjach odprawiane są w kaplicy na proboszczu bez udziału wiernych. Modlimy się za Was i pamiętamy. Trzymajcie się w zdrowiu i uważajcie na siebie. Wasi kapłani. Napisali przedstawiciele parafii na oficjalnym Facebooku. Kościół będzie nieczynny do odwołania. Proboszcz parafii został zakażony wirusem SARS-CoV-2, choć nie podano informacji o danych zakażonego, Dziennik Zachodni przekazał, że chodzi o proboszcza parafii. K.S. Tomasz Wojtal, rzecznik prasowy metropolity katowickiego, potwierdził doniesienia lokalnych dziennikarzy. Kościół i proboszcz zostały zamknięte do odwołania. Ksiądz proboszcz miał wcześniej kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. W ramach procedur prowadzonych przez sanepid, ksiądz proboszcz został zbadany i wtedy okazało się, że jest chory. Czuję się on jednak dobrze, zamknięcie kościoła nie ma związku z jego złym stanem zdrowia, a z procedurami, przekazał KS. Dr Tomasz Wojtal. 2. Polski rząd wprowadza obecnie dwa etapy łagodzenia restrykcji panujących na terenie kraju z powodu pandemii koronawirusa. W związku z tym zmieniły się również zasady dotyczące liczby wiernych, biorących udział w obrzędach religijnych. W obiektach kultu od 20 kwietnia może przebywać jedna osoba na 15 m². W świątyniach do 75 m² przebywać może do 5 osób. W pogrzebach może wziąć udział do 50 osób. Radio Z.